Poniedziałek, 11 października, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash, w którym powiemy o podpaleniach w Lubawce, inwestycjach w gminie Bolków, wystawie w galerii Lotos oraz o problemie mieszkańców Wałbrzycha. Strach, bezradność, walka z wiatrakami. Mieszkańcy ulicy Aleja Wojska Polskiego w Lubawce mają już dosyć powtarzających się w ich kamienicy pożarów. Boją się o bezpieczeństwo swoje, jak i swoich rodzin. Bezustannie szukają pomocy, której do tej pory nie otrzymali. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że sprawcy pożarów są mieszkańcami kamienicy. W ciągu kilkunastu miesięcy w budynku przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 8 w Lubawce miało miejsce kilka pożarów. Wszystkie były wywołane przez tych samych lokatorów z tej kamienicy. Mieszkańcy są przerażeni, a sprawcy tych podpaleń wciąż pozostają bezkarni i w dalszym ciągu zamieszkują w tym budynku. Lokatorzy chcą, aby podpalaczy jak najszybciej wyeksmitować i aby w końcu doczekali się sprawy w sądzie, która ma dotyczyć eksmisji i odszkodowania za sprzedaż sprzętu z mieszkania, który należał do ADM-u. Mieszkańcy są sfrustrowani tym, że mimo wcześniejszych apelów i wniosków do burmistrza Lubawki oraz władz samorządowych nie otrzymali żadnej pomocy. Może Pani, żeby ktoś na przykład przyszedł, obejrzał, co się stało? Policja oczywiście, z tego względu, że musiała się tym zająć, wypytywała mnie tutaj kilka razy o jakieś tam rzeczy i tylko oni, a nikt tutaj więcej, mimo próśb mieszkańców tego budynku, Po prostu problem jest spychany na dalszy plan. A czy w związku z tym ostatnim pożarem, na przykład, nie wiem, burmistrz się zainteresował, przyszedł, obejrzał? Tu nie było nikogo. Policjanci, którzy przyjechali, zaczęli się śmiać, bo ich to bawiło. Któryś z kolei pożar, to wygląda śmiesznie, że podgrzewamy się, bo nowo się zima robi, już jesień. A o burmistrzu ani mowy nie było. Lokatorzy cały czas boją się o swoje bezpieczeństwo i zastanawiają się, jak długo to jeszcze potrwa. Kilkukrotne podpalenia i gaszenie ich przyniosły straty materialne, m.in. w postaci zniszczonych mieszkań. I ten pan tu w ogóle cały czas mieszka? Ponieśli również straty moralne oraz uszczerbek na zdrowiu. Że, proszę nam powiedzieć, w nie ostatnim, ale w przedostatnim pożarze uległ pan wypadkowi. Proszę nam powiedzieć kilka zdań na ten temat. Proszę panią, przed ostatnim razem to ja miałem udar mózgu, nie? A ja teraz tym drugim razem to, żebym wylądował też w szpitalu. Czyli w związku z tym szpitalem, w związku z tym pożarem trafił pan do szpitala? Tak. Czy jakieś poważniejsze obrażenia? Nie, zatrucie tlenkiem węgla. Pozostaje więc pytanie, jaki finał będzie miała cała sprawa? Czy sprawcy podpaleń będą dalej zamieszkiwać w kamienicy, czy też zostaną wyeksmitowani, a mieszkańcy w końcu będą mogli odetchnąć z ulgą i poczują się bezpiecznie? Nowe drogi, poradnie lekarskie, remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach czy w remizach strażackich. To tylko niektóre prace, które trwają w Bolkowie. Gmina z dnia na dzień rozwija się, a wszystko dzięki prowadzonym tam inwestycjom. Część prac dobiega końca, inne są w trakcie wykonania. Rejonem, który rozwija się dzięki wykonywanym inwestycjom, jest m.in. Mysłów, gdzie trwają remonty dróg oraz świetlicy wiejskiej. Pięknieje również Kaczorów, gdzie wykonywane są prace remontowe w szkole podstawowej. Oprócz tego w gminie Bolków na ulicy Wolbromskiej rozpoczęto budowę mieszkań socjalnych. Odnawiane są również dachy przedszkola oraz urzędu miasta. W tym tygodniu są pierwsze odbiory tejże poradni, w sensie już takim budowlanym. A trzeciego z dużą pompą chcemy otworzyć tą poradnię. Chcemy, żeby społeczeństwo korzystało bezkosztowo, czyli będzie to poradnia za darmo. Każdy, kto będzie chciał tam chodzić, będzie otrzymywał usługi medyczne za darmo. Będzie tam zatrudnionych od 4 do 5 ludzi, lekarz, specjalni rehabilitanci będą, także to będzie duża, duża sprawa w naszym SPZOZie. Natomiast na ulicy Kraszewskiego jeszcze przez kilka miesięcy będą trwały inwestycje drogowe i wodno-kanalizacyjne. Tak, ostatnie inwestycje, które toczą się, rozpoczęły się, mianowicie duża inwestycja drogowa w Mysłowie. Córka firmy Strabag realizuje firma drogowa. Dalej w tymże Mysłowie duży remont przy udziale środków unijnych tamtejszej świetlicy wiejskiej. Następnie w Bolkowie duży remont, ponad 140 tysięcy złotych, remont pomieszczeń
kotłowych oraz dachu w naszym przedszkolu. Następna sprawa to jest duża inwestycja w szkole podstawowej w Kaczorowie. Następna inwestycja to jest duża inwestycja już rozpoczęta budowy mieszkań socjalnych na ulicy Wolbromskiej w Olkowie. Ostatni miesiąc czy półtora miesiąca kończenia inwestycji drogowej i wodno-kanalizacyjnej na ulicy Kraszewskiego. Rozważa się również możliwość wyremontowania hydrofonii w gimnazjum w Olkowie. W ośrodku zdrowia przy ulicy Wysokogórskiej powołano poradnię rehabilitacyjną oraz ortopedyczną. Ukończenie tych inwestycji planuje się do końca bieżącego roku. Planujemy otworzyć tą przychodnię 3 listopada, będzie to oficjalne otwarcie i będziemy świadczyli już od tego dnia usługi dla naszych pacjentów. W przyszłym roku planujemy zakontraktować dodatkowe poradnie specjalistyczne. Tutaj będzie chodzi o zakres, chodzi o poradnię ortopedyczną, pulmonologiczną, dermatologiczną. W roku 2011 mają być realizowane kolejne przedsięwzięcia związane z powstaniem Klubu Integracji Społecznej i remontem kanalizacji w Wierzchosławicach. Czekamy zatem na realizację wszystkich wspomnianych inwestycji. W Galerii Lotos w Kamiennej Górze możemy oglądać wystawę poświęconą pracom polskiego karykaturzysty, satyryka i autora tekstów kabaretowych Eryka Lipińskiego. Tytuł, pod jakim tam widnieją, to Satyra i humor. Eryk Lipiński jest nie tylko autorem plakatów i ilustracji książkowych, ale także dziennikarzem, grafikiem, a co najciekawsze, założycielem tygodnika satyrycznego Szpilki i Muzeum Satyry. Jest związany zarówno z gazetą, dziennikarstwem, jak i ze sztuką. Jednak należy na niego patrzeć pod kątem artysty i autora. Wystawa w Galerii Lotos pochodzi z Muzeum Karykatury w Warszawie, którego założycielem był właśnie Eryk Lipiński. Ekspozycja składa się z około 30 prac wykonanych tuszem w formacie rysunku prasowego. Rysunki poruszają różnorodne tematy. Od historycznych po literaturę i przysłowia polskie. Od 27 września zapraszamy do Lotosu na obejrzenie prac Eryka Lipińskiego. Na tę wystawę składa się około 30 rysunków. Są to rysunki prasowe, powstałe w 81 rok, 78, 84. Tematyka to zilustrowane niektóre polskie przysłowia, 3 rysunki poświęcone Adamowi Mickiewiczowi, jest kilka prac karykatur królów polskich, królów francuskich. Zatem który z nich zapadł w pamięć organizatorce wystawy? Mnie się najbardziej podobają rysunki dotyczące Adama Mickiewicza. Jeden jest bardzo frywolny. Samego autora, Eryka Lipińskiego, który co prawda nie żyje już kilkanaście lat, do tej pory uważa się za bardzo ważną i cenioną osobistość. Eryk Lipiński jest to ikona polskiej karykatury, polskiej satyry. Eryk Lipiński zmarł w 1991 roku. No, pięknie się zapisał w historii współczesnej polskiej sztuki. Lokatorzy jednego z bloków przy ulicy Słowackiego w Wałbrzychu płacą kolosalne rachunki za wodę, które, jak twierdzą, nie zużywają. Zarządca nieruchomości, czyli Miejski Zarząd Budynków, zdaniem lokatorów nie reaguje na ich prośby. Sprawdziliśmy, co jest przyczyną tak wysokich rachunków. Zdaniem lokatorów rachunki, jakie płacą za wodę, są niewspółmierne do jej zużycia. Ponad 200, 300 czy nawet 500 zł. Do tych kwot lokatorzy już zdążyli się przyzwyczaić, ale wszystko do czasu. Tym bardziej, że oprócz rachunków za wodę trzeba uwzględnić także inne potrzeby i opłaty. Pani Jadwiga twierdzi, że tak dalej być nie może, że lokatorzy płacą za mieszkania, a nie ze swojej winy dostają dodatkowo po kieszeni. Bo przecież wiadomo o tym, że jak ja jestem sama, nie mając łazienki, raz ugotuję, raz nie, a przeważnie mi też w domu nie ma, bo dopiero niedawno minęło tydzień, jak wyszłam ze szpitala, bo miałam zawał. Często leżę w szpitalu, w lipiec przychodzi, ja jestem u córki 2 tygodnie, więc tu nawet kropelki wody nikt nie weźmie. I jak idę z domu, to zakręcam zawory, wszystkie, żeby w razie czegoś, żeby nie, jak w razie by jakaś awaria była, żeby coś, żeby po prostu było wszystko w porządku. Wysokie rachunki za wodę płaci nie tylko pani Jadwiga, ale także inni lokatorzy. Sama wychowuję 3 dzieci i nie wyobrażam sobie tego, żebym ja mogła za pół roku, co płacę co miesiąc czynsz, plus wodę jeszcze, kanalizację i tak dalej, że ja nie wyobrażam sobie, że ja mam tyle płacić za tą wodę, co ja teraz mam. Lokatorzy twierdzą, że zgłaszali ten problem do zarządcy nieruchomości, czyli Miejskiego Zarządu Budynków, ale jak do tej pory nikt im nie pomógł. Pan odpowiedział, że jak mi się nie podoba, położył mi deklarację, żebym podpisała, że ja się zrzekam wodomierza.
A ja sobie myślałam, z jakiej racji mam się zrzekać wodomierza, bo ta wszystka woda, która tam gdzieś ucieka, ten większy, to by musiała ja za wszystko pokryć. No i ja wiedziałam, że tam nie ma po co w ogóle iść. O problemie lokatorów rozmawialiśmy z kierownikiem MZB Śródmieście Anną Kwiecień, która twierdzi, że przeglądy są systematycznie robione, a jeżeli coś jest nie tak, reakcja jest natychmiastowa. Przegląd wykazał, że nie ma nielegalnych poborów wody. Nie wiem na dzień dzisiejszy, jaka jest przyczyna występującej różnicy. Fakt jest taki, że w ostatnim okresie rozliczeniowym tej różnicy nie było. Anna Kwiecień dodaje także, że kontrola przeprowadzona w czerwcu tego roku nie wykazała żadnych nieprawidłowości, ani tym bardziej kradzieży wody. Zrobiliśmy jako administratorzy przegląd nieruchomości, żeby sprawdzić, czy nie ma nielegalnych poborów wody, czy wszystkie liczniki są zaplombowane. Jednym słowem, żeby wyeliminować wszelkie czynniki ludzkie, które mogłyby wpłynąć na to, że to przekroczenie jest znaczne. Przegląd ten wykazał, że nie ma nielegalnych poborów wody. Wodomierze są prawidłowo oplombowane. Jak zatem można pomóc lokatorom? Zdaniem Anny Kwiecień potrzebna jest kolejna kontrola, która powinna wykazać, co jest przyczyną tak wysokich rachunków. Kontrola zostanie przeprowadzona na początku października. W dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Flash to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na środę. Do zobaczenia.